Czy rozwiązanie zagadki UFO kryje się w nieznanych nauce wymiarach? Czy ufonauci to przybysze z różnych okresów przyszłości, wiedzący, co wkrótce czeka naszą cywilizację? I o czym mówi ufologiczna teoria projektora Illo Branda von Ludwigera? Drodzy Państwo, odpowiedzi na te i inne pytania w trzecim odcinku mojej autorskiej audycji UFO Historie. Na początek jednak trzy słowa o sobie. Nazywam się Piotr Cielebieś, od lat zajmuję się nauką z pogranicza, w tym zjawiskiem UFO. Po latach analiz doszedłem do własnych wniosków na temat tego fascynującego, ale trudnego do jednoznacznego ujęcia fenomenu. Mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi poznacie mniej znane teorie, postaci i przypadki, co pozwoli Wam spojrzeć na problem UFO z szerszej perspektywy. A dzisiejszy program chciałbym poświęcić jednemu z najbardziej znanych ufologów naukowców, Illo Brandowi von Ludwigerowi. Los sprawił, że zmarł on 5 lipca 2023 roku, a więc w dniu, kiedy mój kanał wystartował, stąd też mały ukłon w stronę tej niezwykle ciekawej postaci i jej poglądów. Bohater naszej dzisiejszej audycji przyszedł na świat w lipcu 1937 roku jako syn Herberta, inżyniera rakietowego, który współpracował z takimi nazwiskami jak von Braun czy Obert. Ojca nie pamiętał, bo Herbert von Ludwiger zmarł w styczniu 1938 roku, gdy jego syn miał zaledwie 6 miesięcy. Przyszły badacz UFO wspominał jednak w wywiadach, że w domu rodzinnym zachowało się bardzo, bardzo dużo książek na temat fizyki czy rakiet, co zaważyło w znacznym stopniu na jego zainteresowaniach i edukacji. Von Ludwiger studiował fizykę w Hamburgu i Getyndze. Przez 2 lata pracował też w astronomicznym obserwatorium uniwersyteckim w Bambergu, gdzie kształcił się w zakresie astrofizyki. W dorosłym życiu pracował z kolei jako analityk w przemyśle lotniczym, m.in. dla części koncernu Airbus, a także przy projektach wojskowych w innych krajach świata. Zjawiskiem UFO zainteresował się gdzieś w połowie lat 50. Wtedy przeczytał coś o latających talerzach oraz dokonaniach Burkharda Heima, zwanego nowym Einsteinem. Był to fizyk bardzo ciężko doświadczony przez los, który rozwijał swoje teorie na temat innych wymiarów i awangardowych napędów kosmicznych. Ludwiger uznał, że to, o czym pisze Heim, może kryć odpowiedź do zagadki UFO. Warto powiedzieć, że Ludwiger jako badacz tego zjawiska wyznawał opinię, że da się je badać naukowo. Pomimo tego, że środowisko akademickie wykazuje w jego kierunku jakąś formę fobii, to był on przekonany, że to fenomen nie tyle dający się zbadać, co również wieloaspektowy. Może nawet mamy do czynienia z różnymi zjawiskami, które wrzucamy do jednej kategorii, bo czymś, co przebijało się w poglądach von Ludwigera na temat UFO, było przekonanie o takiej dychotomii albo dwojakości tego zjawiska, bo mamy do czynienia tam zarówno ze spotkaniami z pasażerami dziwnych pojazdów, jak i na przykład chaotycznymi manifestacjami świetlnymi o nieznanym charakterze. Przykładem tych manifestacji świetlnych były słynne światło nad Greifswaldem, które możecie sobie zobaczyć jako trzy zdjęcia towarzyszące dzisiejszej miniaturce. Wróćmy jednak do jego życiorysu. Otóż okazja do naukowego zgłębiania problemu spotkań z UFO i ufonautami nadarzyła się w 1974 roku, kiedy Ludwiger został poproszony przez amerykańską organizację MUFON, wówczas jedną z najbardziej znanych na świecie, o powołanie jej europejskiej komórki. W ten sposób powstał MUFON. Był on środkowoeuropejską odnogą amerykańskiej organizacji, z czasem zyskał jednak niezależność. Jednakże na początku grupa miała charakter wyjątkowy i bardzo ekskluzywny, bo mogli do niej należeć wyłącznie naukowcy, a jak mówił Ludwiger, trudno było ich przekonać, by firmowali badania nad UFO swoimi nazwiskami. Dodatkowo, wbrew nazwie, MUFON CES ograniczał się do RFN oraz innych krajów niemieckojęzycznych. Wiadomo, w czasach zimnej wojny nie mógł mieć żadnego wpływu na inne kraje środkowoeuropejskie. Z czasem byli do niego jednak przyjmowani członkowie nieposiadający kwalifikacji naukowych. Natomiast warto wiedzieć, że organizacja skupiała się
przede wszystkim na fizycznych aspektach obserwacji UFO. Podzielono ją na kilka sekcji, które zajmowały się poszczególnymi zagadnieniami, od analizy zdjęć i danych radarowych po badania w terenie. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek współpracę z organizacjami państwowymi czy wojskiem, no to takowa nie istniała. Ludwiger twierdził wprost, że prawdopodobnie najciekawsze incydenty z UFO były raportowane bezpośrednio Amerykanom, niemniej jednak jakimiś tam okrężnymi drogami do organizacji MUFON-CES trafiały relacje pilotów, czy też obserwacje radarowe, no, na których skupiali się najbardziej. Zgromadzili oni w swoich archiwach bardzo dużo spraw. Nie wszystkie jednak, co musicie wiedzieć, były sensacyjne i bombowe, choć zdarzały się bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Według mnie najciekawsze pod względem ufologicznym w Niemczech były lata 90. Okazało się bowiem, że tak jak w sąsiedniej Belgii, tak i w niektórych niemieckich landach obserwowano wówczas wielokrotnie latające trójkąty. O fali trójkątów nad Belgią jeszcze sobie kiedyś powiemy. Z kolei w roku 1990 dokonano wspomnianej obserwacji UFO nad Greifswaldem na Pomorzu Zachodnim, niedaleko granicy z Polską. Bardzo ciekawym przypadkiem, w którym obserwowano wpływ latającego dysku na środowisko, w tym nawet na chmury, było zdarzenie z miasta Plauen z maja 1994 roku, gdzie wieczorem nad jednym z osiedli był obserwowany taki duży, jaśniejący obiekt złożony z dwóch części przypominających talerze, które obracały się w przeciwnych kierunkach. Przejdźmy jednak może do poglądów von Ludwigera na zjawisko UFO, które były niezwykle interesujące i próbowały pogodzić obecną wiedzę naukową z anomaliami i paradoksami związanymi z manifestacjami niezidentyfikowanych obiektów latających. Powiedziałem przed chwilą, że von Ludwiger dzielił zjawisko UFO tak jakby na dwie kategorie. Jedna to były obiekty metaliczne, ciała stałe, zdolne do manipulowania grawitacją, tak przynajmniej uznawał, były pilotowane przez nieznane jednostki, nie wiadomo czy to były organizmy żywe. Natomiast klasę drugą stanowiły zjawiska świetlne o nieznanym pochodzeniu i napędzane, powiedzmy, nieznaną energią, obserwowane od kilku minut do nawet kilku godzin, często bezkształtne, najbardziej podobne do tego, co występuje w Dolinie Hesdalen w Norwegii. W Niemczech coś podobnego z kolei miało być widywane w okolicach Odenwaldu i Salzulfen. Co do pochodzenia UFO, nie miał von Ludwiger pewności. Wskazywał jednak, że wśród ufonautów mogą być przybysze z kosmosu, używający jakichś tam aparatów i skafandrów do oddychania w naszej atmosferze i zbierający próbki roślin i gleby. Natomiast inne kategorie obserwacji wskazywały na to, że mogą to być kryptoziemianie, czyli nieznane nam istoty pochodzące z Ziemi, które po pierwsze poruszały się bez żadnych skafandrów ochronnych i nie miały motywacji badawczych. Czasami, co dziwne, przypominały ludzi i mówiły w zrozumiałym dla świadków języku, albo używały zrozumiałej gestykulacji. To znaczy było im blisko do ludzi w jakiś sposób. Nie interesowało tych istot za bardzo otoczenie, przyroda ani człowiek. Niemiecki badacz nie wykluczał jednak możliwości, że ufonauci nie są istotami z krwi i kości. Mogą to być na przykład bioroboty, wysłane niekoniecznie z innej planety, lecz z różnych punktów przyszłości. W jednej z publikacji badacza, o którym mówimy, a tych publikacji ma on na swoim koncie niemało, pada taka nieśmiała sugestia, że ufonauci wyglądają i zachowują się różnie, de facto bardzo różnie, bo przybywają też z różnych okresów przyszłości, takich, kiedy ludzkość oczywiście znalazła sposób na podróże w czasie. W grupie ufonautów mogą być też istoty z bardzo, bardzo odległej przyszłości, na przykład bioroboty, które skolonizowały inne planety i weszły w kontakt z innymi istotami inteligentnymi. Nadal jednak z jakichś powodów interesuje ich Ziemia. Druga sprawa, o której pisze von Ludwiger. Okazuje się, że z jakichś powodów ufonautom bardzo zależy na ziemskim ekosystemie. Stąd też tak wiele relacji o bliskich spotkaniach, w których pojawia się motyw ekologii. Obcy badają próbki
materii organicznej, czasami nawet dają ludziom wyraźnie do zrozumienia, by dbali o naturę, bo to wszystko się źle skończy. Wspomnijcie sobie na te wszystkie przekazy, na te wszystkie bliskie spotkania, kiedy padło ostrzeżenie, że Ziemi kończy się czas. No ale jeżeli uznamy, że przybysze z dalekiej przyszłości chcą w jakiś sposób wpłynąć na nas, by ocalić swoją planetę także, no to chyba jest za późno. Kolejna ważna sprawa. Ludwiger twierdzi, że istoty z UFO, kimkolwiek są, zdają się wiedzieć o nas bardzo dużo, jeżeli nie wszystko. Wybierają też różne formy kamuflażu i te formy kamuflażu będą się zmieniać, tak jak zmieniały się w przeszłości. Przykładowo, w starożytności mieliśmy jakieś boskie rydwany, manifestacje anielskie itd., itd. Po II wojnie światowej pojawiły się widmowe rakiety, widywane w Szwecji, latające spotki, obserwowane na całym świecie, zaś w czasach bardziej nam bliskich bumerangi, latające trójkąty, czy wreszcie tiktaki. Zmieniało się również zachowanie ufonautów. Von Ludwiger mówi, że o ile jeszcze w latach 60-tych, 70-tych dosłownie szukali oni kontaktu i podchodzili do ludzi, z biegiem czasu stali się bardziej dzicy. Działali na odległość. To kolejna sugestia, że UFO czymkolwiek jest, zmienia formę manifestacji. Możliwe, że w związku z rozwojem naszej techniki, wszechobecnością kamer, dronów, aparatów, smartfonach itd., itd. Ale prócz tych bardziej ogólnych wniosków, może nie tak zaskakujących dla osób zainteresowanych ufologią, von Ludwiger opracował też koncepcję, która tłumaczy w jakiś sposób tą magiczną zdolność obiektów UFO do nagłego pojawiania się i znikania. Chodzi o tak zwaną teorię projektora. Powiedziałem wam, że Ludwiger był znawcą i zwolennikiem teorii Burkharda Heima, który poświęcił życie na tworzenie własnej, jednolitej teorii pola, koncentrując się na takich zagadnieniach jak inne wymiary czy podróże w hiperprzestrzeni. Heim, jak też mówiłem, został brutalnie doświadczony przez los. W 1944 ten młody geniusz, eksperymentując z nowymi rodzajami materiałów wybuchowych, został ciężko ranny w eksplozji niestabilnej mieszanki, w skład której wchodził termit. Heim stracił obie dłonie, a także nieodwracalnie uszkodził słuch i wzrok, przez co widział jedynie zarysy i niewyraźne kolory. Udało się go mimo wszystko uratować. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Fizyki i kontynuował pracę naukową. Zmarł w 2001 roku. Teoria Heima, który był uznawany troszeczkę za outsidera w środowisku akademickim, zawiera wspomniane odniesienia do wyższych wymiarów. Ludwiger uznawał, że pozwalają one w jakiś sposób wyjaśnić wiele anomalii związanych z obserwacjami UFO i w oparciu o koncepcję Heima wypracował własną teorię. Jest to wszystko dość mocno skomplikowana materia, natomiast w najprostszym ujęciu teoria projektora tłumaczy zaskakującą zdolność obiektów UFO do nagłego pojawiania się i znikania, tak jak za pstryknięciem palcami. Jest ona dokładnie opisana oczywiście w pracach von Ludwigera, a opiera się na problemie wymiarów wyższych niż czwarty. Czwarty, czyli czas. To wszystko oczywiście jest też bardzo spekulatywne i skomplikowane, jednak z grubsza chodzi o to, że według Heima, na którym się von Ludwiger opiera, nie jest możliwe, aby wymiar piąty i wyższe miały charakter przestrzenny. Materia w naszym rozumieniu nie mogłaby tam zaistnieć. Zatem nie ma tam istot takich jak my, albo takich jak są widywane podczas spotkań z UFO. Innymi słowy, nie są to przybysze z innego wymiaru. Nie ulega jednak tutaj wątpliwości, że może tam istnieć materia w formie zupełnie innej, albo czysta świadomość. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie, natomiast według Heima możliwy jest przepływ informacji z piątego i wyższych wymiarów do tego, w którym my żyjemy, ponieważ te wyższe wymiary w jakiś sposób nałożone są na ten nasz trójwymiarowy świat. Także widzicie, jak to wszystko jest skomplikowane. Ale jeżeli w kosmosie istnieją istoty, które, powiedzmy, opanowały tą zaawansowaną fizykę,
i wiedzą o transwymiarach i mogą je wykorzystywać, to dzięki temu są w stanie pokonywać wielkie kosmiczne odległości, ponieważ w tych wymiarach wyższych niż czwarty nie istnieje kwestia odległości, tłumaczy von Ludwiger. Wysoko rozwinięte cywilizacje mogłyby manipulować wymiarami i przy pomocy fal grawitacyjnych projektować informacje o sobie i o swoich pojazdach w dowolne miejsce we wszechświecie, na przykład na Ziemię. Stąd też bierze się nazwa tej teorii. To chyba jest najprostsze ujęcie tej sprawy, jednakże z tego rodzaju teoriami awangardowymi problem jest zawsze taki, że one obejmują zbyt dużo niewiadomych. Sam Ludwiger też nie ukrywa, że podobnie jest z jego teorią i wymaga ona na przykład ujęcia technologii przeskakiwania między wymiarami, o którym nie mamy pojęcia i nawet nie wiemy, jak ona mogłaby funkcjonować. Pozostaje jeszcze kwestia czwartego wymiaru, czyli czasu, który zdaniem von Ludwigera może być ulokowany równolegle do innych wymiarów, a ponieważ eksperymenty myślowe z ujęciem podróży w czasie tłumaczą niektóre aspekty i paradoksy spotkań z ufonautami, na przykład ich podejrzanie ludzki wygląd, stąd duży nacisk w pracach omawianego dzisiaj przeze mnie badacza na teorię o temponautach, czyli podróżnikach w czasie. Przejdźmy jednak do wydarzeń z ostatnich lat życia Ilobranda von Ludwigera. W 2014 roku wskutek wewnętrznych sporów oficjalnie związanych z metodologią badawczą, Ludwiger z kolegami opuścił struktury MUFON-CES, zakładając nową organizację o nazwie IGAP. Rozwinięcie tego skrótowca na polski to Międzydyscyplinarne Stowarzyszenie do Spraw Analizy Zjawisk Anomalnych. I chociaż sugerowałoby to, że jest to grupa skupiająca się na wszystkich zjawiskach paranormalnych i anomalnych, w rzeczywistości nadal koncentrują się na UFO i stworzeniu katalogu obserwacji tych obiektów w Niemczech. Po założeniu IGAP-u i przejściu na emeryturę, Ludwiger nie zrezygnował z aktywności ufologicznej i badawczej, choć więcej czasu poświęcał na promocję i rozwój myśli Burkharda Heima. Na YouTubie możecie znaleźć sobie sporo materiałów, dlatego że von Ludwiger był dość medialną osobą. Są to m.in. wykłady w języku niemieckim. Ciekawą sprawą jest również to, że na krótko przed śmiercią odwołał swój udział w konferencji ufologicznej w Würzburgu. Zmarł na krótko przed swoimi 86. urodzinami. W jednej ze swoich książek von Ludwiger pozostawił nam równie ciekawą, co mroczną zapowiedź tego, jak będzie ewoluowało zjawisko UFO. Pozwolę sobie zacytować. Będzie pojawiało się coraz więcej i więcej typów UFO. Będą latać nad zatłoczonymi drogami czy stadionami sportowymi, ale nikt nie będzie ich widział, nikt nie będzie ich rozpoznawał. I dlatego zjawisko UFO pozostanie tajemnicą. Drodzy Państwo, czy nie były to słowa prorocze w jakiś sposób? Zauważcie pewien paradoks. Choć o UFO mówi się w mediach dzisiaj coraz więcej i coraz częściej, od pewnego czasu nie mamy już tak wielu zdarzeń, jak chociażby dekadę temu, nie mówiąc już o falach UFO, które występowały regularnie co dekadę od końca II wojny światowej. Czekam na Wasze komentarze i pytanie. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapki w górę i suby. Przypominam też o bieżącym numerze Nieznanego Świata. Pamiętajcie, wspierając ten miesięcznik, wspieracie też mnie. Trzymajcie się i do usłyszenia.